Cześć, siemacie, z tej strony Dino. Dzisiaj sprawdzimy, jak ta GeForce Now na koncie darmowym działa Lords of the Fallen. Pierwsza rzecz, którą już zapewne zauważyliście, to język. Niestety nie da się zmienić języka gry na polski. Nie chcę nawet pamiętać, czy wersja Steamowa w ogóle polski język posiada. Te grafiki też pewnie zauważyliście, nie są to ustawienia wysokie, ba, są to ustawienia bardziej niskie. No i niestety tyle udało mi się z tej gry wyciągnąć, także powalczymy chwilę, no i sami zobaczycie, jak to chodzi. Jak widzicie, postać reaguje nieco ociężale. Pomimo ustawienia się w kierunku wroga, nie zawsze się to zachować. Szczególnie to wygląda, jestem przewrót taki spowolniony, nie wiem, czy to tak wygląda. O, teraz widzieliście też dość mocne zacięcie. Nie jest to kwestia niestety połączenia internetowego, jest to kwestia samej gry. Także w sumie tyle wam chciałem pokazać, że da się. Da się. Czyli jest to granie wygodne, jak widzicie, nie. Ja się ogólnie zastanawiam nad refundem tej gry, bo niby teraz kosztuje tylko 15 zł, ale gra wymagająca takiej precyzji jak Souls-like chodzi w ten sposób, naprawdę nie wiem. Także trzymajcie się, do jakiegoś następnego materiału, cześć!